Mateusz Ratajczak, dzień dobry, to jest Newsroom Wirtualnej Polsce, a naszym pierwszym gościem Michał Kołodziejczak, Agrounia. Witam serdecznie, panie Michale. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Ilu posłów Prawa i Sprawiedliwości już pan podkradł? Ilu podkradłem? Ja nikogo nie podkradłem. Oni sami zrobili to, że posłowie zechcieli odchodzić. I nie jest tajemnicą, dzisiaj to ujrzało światło dzienne, moja bliska współpraca z Lechem Kołakowskim, bo kiedy też poznałem samego posła Kołakowskiego, wiedziałem, że ten człowiek nie może być dłużej w formacji, która zaczyna niszczyć polskie rolnictwo. No dobrze, to jeden poseł to jednak trochę jeszcze mało, żeby coś działać w polskim parlamencie. Od jednego wszystko się zaczyna, a posłów, którzy opuszczą PiS, będzie więcej. To znaczy w ilu celujecie? Ja celuję w to, że niedługo powstanie nowy klub parlamentarny. Czyli przynajmniej 15. Mówi się o kole, ale od koła trzeba zacząć. Uważam, że dzisiaj cała sytuacja polityczna będzie powodowała to, że tych osób zniechęconych oderwaniem się PiS-u od rzeczywistości, oderwaniem się PiS-u od ludzi i wyrzeczeniem się własnych wyborców będzie więcej. Wymaga to trochę czasu, bo ci ludzie muszą też zrozumieć, że to nie jest jednorazowy wybryk Prawa i Sprawiedliwości i ludzi, którzy tam osaczyli Jarosława Kaczyńskiego, tylko to jest już wiele razy i będzie to wiele razy powtarzany proceder. To ja zapytam inaczej, to z iloma posłami Prawa i Sprawiedliwości już pan rozmawiał o tej współpracy? Umówiliśmy się, że o tym mówić nie będziemy. Tak samo jak wczoraj nie mówiłem o tym, że rozmawiam z posłem Kołakowskim, tak samo dzisiaj nie będziemy mówić o innych osobach. Ale mówi pan, że liczycie na to, żeby było koło na razie, a później klub parlamentarny, no to już jest kilkunastu. To znaczy, ilu na dzisiaj mógłby pan powiedzieć, że jest chętnych, zastanawia się, przyjdzie, nie przyjdzie? Ja uważam, z informacji, które ja posiadam, takich posłów jest pięciu, sześciu na tą chwilę. Ale ja wiem, że budowanie wszystkiego to są procesy i dzisiaj to, co stało się, to, co jest najważniejsze, to jest odwaga pierwszego, który potrafił jasno powiedzieć: odchodzę, będę budował, nie wiążę przyszłości z Prawem i Sprawiedliwością, nie mogę niektórej inicjatywy poprzeć, ale chcę budować od nowa swoje, tak by czuć się pewnie. I dzisiaj wielu posłów, z tego co ja wiem, czuje się niepewnie w Prawie i Sprawiedliwości. Ci, którzy zagłosowali inaczej, wiedzą i muszą mieć świadomość, że zostaną i tak z tego z Prawa i Sprawiedliwości usunięci. I ostateczną drogą usunięcia mogą być po prostu wybory, gdzie nie znajdą się na listach. I mogą to być oczywiście mało ambitni ludzie, którzy powiedzą: dobra, nie wystartuje z Prawa i Sprawiedliwości, to nie zrobię nic. No ale są też tacy odważni i tacy ludzie ambitni jak poseł Kołakowski i jego koledzy, którzy zdecydują się ogłosić swoje decyzje niedługo, którzy chcą budować Polskę po tej kadencji Sejmu również. Panie Michale, to kiedy powinniśmy usłyszeć o kolejnych transferach, o kolejnych decyzjach? To jest kwestia najbliższych dni, czy może tygodni? Ja myślę, że najbliższe dni, ale tygodnie też będą bardzo dużo pokazywały, bo ja też powiem jasno, co nagle, to po diable.
I spokojnie, spokojnie będziemy patrzyli na to, co się dzieje i wkładali, ja będę wkładał tyle pracy, ile w to, co teraz się wydarzyło. A nie boi się pan, że posłowie, którzy dzisiaj deklarują, że pójdą z panem ręka w rękę, wykorzystają pana ostatecznie i wrócą do Jarosława Kaczyńskiego, ale mają teraz taką taktykę negocjacyjną. Mówią, że odejdziemy, mamy do kogo? Niech wracają. Już dzisiaj. Nie ja będzie się pan tego nie żałował. Boję. Ja nie będę nikogo żałował, kto będzie odchodził. Tak samo od samego początku buduję swój ruch. I ja powiem, że na samym początku, kiedy ja robiłem nawet pierwsze spotkanie, tak wrócę 3 lata do tyłu, miałem propozycje od ludzi, którzy tworzą Solidarność Rolników Indywidualnych czy inne związki rolnicze, mówili: przyjdź, dołączaj, będziesz tu budował z nami. I ja wiem, że jedyną drogą jest budowanie czegoś zdrowego, nowego, czegoś, co należy do ludzi, a nie do jakichś grup wpływów. I tak samo dzisiaj w tej naszej krajowej polityce trzeba odnowy. I taką odnową muszą być nowe formacje. Z tym, że panie Michale, no chwilowo tematu piątki dla zwierząt nie ma. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zawetuje, a losy ustawy no na razie ugrzęzła w Sejmie. Tak, i to bardzo pokazuje rozsądek tych ludzi, którzy powiedzieli, że raz zostaliśmy oszukani, czy kolejny raz, ale w tej chwili w wielkiej sprawie. I nie damy zrobić z siebie wariatów po raz kolejny, bo ja bym tak tutaj to nazywał bardzo mocno. I budują pewność, pewną przyszłość dla siebie i dla ludzi, którzy ich popierają. A myślę, że przecież temat piątki to nie jest temat numer jeden przyczyny odejścia tych ludzi. To co jest tematem numer jeden? Ja myślę, że tematem numer jeden jest oderwanie się Prawa i Sprawiedliwości od spraw ludzi. Nie konsultowanie tego wszystkiego z ludźmi, nie rozmawianie z nimi. I to jest najpoważniejszy problem, a ta piątka tylko i wyłącznie to pokazała. Ja to powtarzam bardzo często. Ludzie są w stanie przyjąć najtrudniejsze decyzje rządu, ale muszą uważać, że to są ich decyzje. A dzisiaj rząd nie podejmuje decyzji ludzi, tylko podejmuje jakieś swoje błędne, wyimaginowane decyzje, które mają zły wpływ na ludzi. Panie Michale, a eksminister Jan Krzysztof Ardanowski, z którym sporo pan wojował, będę się tego trzymał, znalazłby miejsce? Ja nie W powiem, nowym bym z klubie? kimś wojował. Ja nie, to jakie będzie miejsce, to sami, którzy go tworzą, którzy Ale ten klub tworzą, rozmawialiście? Będą na to wskazywać. Ja powiem tak, wiele, wiele mnie różni z różnymi ludźmi, ale ja nie chciałbym nigdy budować czegoś od budowania podziałów. Musimy zacząć budować jedność i polityka to nie jest ożenek. Załatwianie spraw wspólnych dla państwa to nie jest małżeństwo. Tylko to są trudne decyzje, bardzo często kompromisy. I ja dzisiaj nie wykluczam tego, by w słusznej sprawie rozmawiać i pracować z różnymi osobami. Ale domyślam się, że w takim razie rozmów z Janem Krzysztofem Ardanowskim jeszcze nie było na temat współpracy. Jest wola, jest deklaracja, ale rozmów ja jakichś tak. Tutaj, telefonów nie było. Na wszystko przyjdzie czas. Nieznany dzwoniący. No właśnie, teraz przychodzi czas na telefony, jak się okazuje, jak słyszę. Może właśnie były minister dzwoni. Henryk Kowalczyk, który jest też zawieszonym posłem, powiedział, że nie wychodzi z PiSu. Ma swoje zdanie na temat piątki, ale nie ma zamiaru wychodzić z PiSu i z koalicji. Bo dla tego człowieka nie jest ważne to, czy rząd rozmawia z ludźmi, czy nie, tylko są jakieś pojedyncze sprawy istotne, które chce udawać, że mają wpływ. Pan mówi, że były minister do mnie nie dzwonił, a ja pana zaskoczę, bo dzisiaj dzwonił, ale minister Jurgiel. I to też jest były minister. Więc tych telefonów jest sporo, różne, pewnie niektóre zaskakujące, ale o szczegółach takich rozmów czy tych telefonach będziemy mówić, kiedy przyjdzie na to pora. A ja czytałem właśnie w Rzeczpospolitej rozmowę z panem Kowalczykiem przed naszą rozmową, bo tam była szybko spisana. I faktycznie no człowiek, który dzisiaj pokazuje, że nie ma kręgosłupa, że mimo złych decyzji będzie w złym klubie, który nie reprezentuje jego interesu, tylko dlatego, że nauczył się żyć w dużym stadzie i w dużej grupie, gdzie jest stworzony duży parasol ochronny dla niego i może też czuć się tam bezpiecznie. Dzisiaj wyjście każdego posła z Prawa i Sprawiedliwości jest wyjściem ze strefy wielkiego komfortu, który ci ludzie posiadali.
i mogą posiadać. I dzisiaj Lech Kołakowski ten komfort porzucił na rzecz zmian dla Polski, na rzecz dalszej pracy, której on nie chce kończyć z tą kadencją. Tacy posłowie jak pan Henryk Kowalczyk też będą i też trzeba tych ludzi rozumieć. Nie znamy ich końcowych motywów. Ja wiem też, że bardzo duży napór psychiczny będą musieli odeprzeć, napór swoich kolegów. I może akurat Henryk Kowalczyk jest słabym człowiekiem, który Panie nie Michale, będzie potrafił sobie z tym Panie poradzić. Michale, mówi pan, że Krzysztof Jurgiel dzwonił i co powiedział? Michał, jestem zainteresowany, czy Michał, daj sobie spokój, czy może budujmy agrounię w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Europie? Porozmawiam o tym z Krzysztofem Jurgielem w czwartek w godzinach popołudniowych. Czyli na razie panowie umówili się na spotkanie. A jest już może propozycja nazwy dla klubu parlamentarnego, który chcielibyście tworzyć? Jakiś pomysł? To miała być agrounia tylko po prostu, że w Sejmie? A ja powiem tak, że była taka propozycja, nawet taka rozmowa z niektórymi posłami i z osobami, które są zainteresowane. I to ja pierwszy powiedziałem, że dzisiaj agrounia to jest ruch społeczny. Ten ruch bardziej, można powiedzieć, zbudowany na ulicy, tak w cudzysłowie na ulicy. A ja nie chciałbym, wiem, że też jest to nazwa, która dla wielu osób jest nie do zaakceptowania. Chociaż ja nie powinienem tak mówić, bo jest zbyt silna, jest zbyt mocna i nasze radykalne działania to pokazują. I ja nie chciałbym, żeby nazwa była elementem niezgody już na samym początku. I uważam, że nazwa nie może być dzisiaj pretekstem do tego, żeby ktoś powiedział, że ja nie wchodzę, nie przychodzę, bo tam kiedyś na was źle mówiłem. Mimo, że ja to rozumiem, bo często te kontrowersje my wzbudzaliśmy, ale dzisiaj nazwa musi być, myślę, że inna. No dobrze, ale jeżeli już powstanie to koło, klub, to się okaże, to planujecie w większości głosowań iść tą drogą Zjednoczonej Prawicy, no bo przecież tym posłom będzie blisko ideologicznie do Zjednoczonej Prawicy, czy tworzyć swój własny program, swoją własną drogę i w sporej części tematów, nie tylko rolniczych, się nie zgadzać? Ja uważam, że jeżeli ktoś dzisiaj chce odchodzić i mówić, że będzie głosował tak jak i Prawo i Sprawiedliwość i nawet pomagać czy nie pomagać, to okej, to jest jedna droga, ale dzisiaj trzeba bardzo mocno zaangażować się w budowę nowej, świeżej struktury w całym kraju, by być gotowym do bardzo mocnego działania, kiedy będą kolejne wybory. I to jest, myślę, że zadanie, nad którym trzeba myśleć. A dzisiaj w tym Sejmie sam jestem ciekaw, ile zostało takich kluczowych głosowań, bo coraz częściej mam wrażenie, że z każdym dniem spada ich ilość, mimo że one się nie odbywają. Panie Michale, ale sądzi pan, że Prawo i Sprawiedliwość straciło już głosy polskiej wsi? Będę robił wszystko, żeby ludzie na Prawo i Sprawiedliwość już nigdy na wsi nie zagłosowali, a na pewno nie w takim odsetku, jak było to w tych wyborach. Zostali oszukani, zostali zdradzeni i dziś trzeba się szykować, by brać te sprawy wsi, sprawy rolnictwa, sprawy przedsiębiorców w swoje ręce i szukać sprzymierzeńców, którzy będą realnymi sprzymierzeńcami, a nie tylko sprzymierzeńcami na listach, takich ulotkach wyborczych, tak jak okazali się to właśnie posłowie w dużej części Prawa i Sprawiedliwości. Ja mogę tutaj nazwiskami rzucać, którzy oszukali, ale z mojego terenu jest ich co najmniej kilku. Zdradzili, oszukali i więcej ludzie mają na takich oszustów nie głosować. Michał Kołodziejczak, agrounia. Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za łączenie. Dzięki serdeczne. Lech Kołakowski, połączenie technicznie słabe, staramy się zawsze nad tym pracować. Lech Kołakowski dzisiaj zdecydował, że opuszcza Prawo i Sprawiedliwość i mówi, że będzie posłów więcej. Naszym kolejnym gościem będzie Radosław Sikorski, ale zanim to posłuchajmy, co Zbigniew Ziobro mówił o unijnym wecie. Propozycja, która zrodziła się w Parlamencie Europejskim z inicjatywy polityków niemieckich, jest wymierzona w podstawowe interesy Polski. I niezależnie jakie powodowałoby te konsekwencje Polska i wszyscy polscy politycy powinni w tej sprawie mówić jednym głosem. Nie zgadzamy się na takie rozstrzygnięcia, nie zgadzamy się na tak radykalne uderzenie w pozycję Polski, nie zgadzamy się na tak radykalne ograniczenie suwerenności Polski i dlatego składamy weto. I to był oczywiście Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, a z nami Radosław Sikorski, były szef NMZ, były szef MON, europoseł. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry. Zanim dojdziemy do tematu unijnego, to chciałem porozmawiać o tym, co dzisiaj się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, bo wydaje się, że wydarzyło się dużo. Nie wiem, czy to jest rozłam, czy to jest pęknięcie. No jeden poseł przychodzi do mediów i mówi: odchodzę, nie podoba mi się. Jak nie będzie większości, to nie będzie większości. Nie mam żadnej uprzywilejowanej wiedzy na temat polityki wewnętrznej w partii rządzącej. Przedtem wychodził, wracał Jarosław Gowin. Proszę pytać o to kolegów z PiS-u. Ale coś często ostatnio pojawia się ten temat ryzyka rządu mniejszościowego, braku większości w Sejmie w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, właśnie Zjednoczonej Prawicy. No to jest kolejny temat. No tak, i chyba dlatego tak skutecznie minister Ziobro szantażuje Morawieckiego i Kaczyńskiego tą sprawą praworządności, bo bez jego szabel rząd nie ma większości. Ale ma pan takie poczucie, że Jarosław Kaczyński trochę stracił panowanie nad sytuacją w koalicji, miał porządkować koalicjantów, a jeden koalicjant mu trochę wyskakuje, ma swoje żądania właśnie w sprawie weta, drugi co chwilę podszczypuje premiera Mateusza Morawieckiego, a mówi o wicepremierze Gowinie? No ewidentnie, tym bardziej, że Kaczyński nie zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, czy to zdrowotnego, czy na ulicach. Mamy bitwę pod Empikiem, spalone przez faszystów mieszkanie, a Kaczyńskiego w tym nie widać. To i na razie nie zapowiada się, żeby wicepremier Jarosław Kaczyński cokolwiek w tym temacie powiedział. No, zdaje się, że słusznie prorokowałem, że on się chce głównie zajmować rozjemczością między Ziobrą a Morawieckim i czytaniem stenogramów z podsłuchów i śledztw. Panie pośle, no ale chyba to nie do końca wychodzi premierowi to jednoczenie Zbigniewa Ziobry i premiera Mateusza Morawieckiego, bo wychodzi właśnie minister sprawiedliwości na konferencję prasową i mówi, że premier Mateusz Morawiecki nie ma innego wyjścia, musi wetować budżet unijny. No Ziobro poprzez szantaż na Kaczyńskim i Morawieckim szantażuje w tej chwili całą Unię Europejską. To znaczy mówi: przegraliśmy głosowanie 25-2, wobec tego nie będzie budżetu 1,8 tryliona euro, bo ja mam takie widzimisię, bo ja chcę złapać parę procent w elektoracie eurofobicznym w Polsce. Ale to unijne weto, a w zasadzie groźba unijnego weta, to jest trochę taka broń atomowa w negocjacjach? No tylko, że broń atomowa wisząca nad naszymi głowami, bo przecież my jesteśmy beneficjentem funduszy, na które składają się zamożniejsze od nas państwa Europy Zachodniej. 25 krajów Unii powiedziało, że praworządność, to znaczy po pierwsze ściganie korupcji za rozkradanie europejskich pieniędzy, a także niezależność sądownictwa jest czymś dobrym. I nie zrobili to tylko Niemcy czy Francuzi, zrobili to Słowacy, Słoweńcy, Czesi, Portugalczycy, Maltańczycy, no 25 krajów. I tylko jedyny sprawiedliwy, który uważa, że to jest zagrożenie dla suwerenności, to minister Ziobro. Bo proszę pamiętać, że Orban wie, w co gra. Węgry mają najwyższą proporcję zakwestionowanych wydatków unijnych, bo tam jest centralny system rozdawnictwa tych środków unijnych i tam jest korupcja na wielką skalę. U nas ona się zaczyna, ale jeszcze się nie rozkręciła. Więc PiS realizuje projekt Orbana, żeby go nie ukarać za rozkradanie pieniędzy europejskich. No, średni w tym interes Polski. Dobrze, panie pośle, to w takim razie wyjaśnimy, jakie są teraz możliwości. To znaczy, że te 25 krajów Unii Europejskiej, jak mówi pan już, dogadane, będą się dogadywać bez Polski i Węgier? Czy jednak no, prezydencja Niemiec, która będzie musiała jakoś ten konflikt zażegnać, będzie starała się porozumieć z Morawieckim? Oczywiście, że będzie starała się, bo na tym polega rola prezydencji. Ale minister Ziobro się myli, że to powstało w Parlamencie Europejskim. Prezydencja niemiecka jest w Radzie. Czyli nie jak oni kłamią wśród jakichś urzędników unijnych, mitycznych. Rada to są premierzy rządów państw członkowskich. A Niemcy zrobili gest w ich stronę, bo pierwotna propozycja niemiecka była skierowana właśnie w stronę korupcji, czyli Węgier.
Faktycznie parlament zaostrzył definicję praworządności, ale nie zrobili to Niemcy w parlamencie, gdzie są Niemcy oczywiście w mniejszości, tylko zrobili to przewodniczący wszystkich największych grup politycznych, bo parlament uważa, że praworządność zgodnie z traktatem jest podstawą działania Unii Europejskiej. Jak się kolegom z PiS-u wydaje, że to nowe rozporządzenie, które już zostało uchwalone, jest niezgodne z traktatami, no to proszę bardzo, no od tego jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości, gdzie każdą decyzję unijną można zaskarżyć. Ale oni nie mówią, pójdziemy do Trybunału, gdzie znowu Niemcy nie mają większości, tylko mówią nie, na złość za pokonanie nas w głosowaniu zablokujemy cały wieloletni budżet europejski, którego Polska jest największym beneficjentem. Niezła logika, co? Panie pośle, ale to realnie na czym się skończy? To znaczy będzie budżet bez Polski, będą jakieś prowizoria i przeciągane to będzie? Czy może nie będzie weta? Budżetu bez Polski nie da się uchwalić, bo w sprawie budżetu obowiązuje jednomyślność. W sprawie uchwalenia podatków unijnych i tej zdolności do posiadania zasobów własnych Unii Europejskiej też obowiązuje jednomyślność, więc w tych dwóch miejscach Polska może zablokować powstanie funduszu, którego jesteśmy olbrzymim beneficjentem i budżetu, którego też jesteśmy wielkim beneficjentem. W sumie dobre kilkaset miliardów złotych, które oni chcą zablokować po to, żeby Ziobro nadal mógł brać pod but polskich sędziów. Bo tak jak praktycznie na to spojrzymy, to się do tego sprowadza. Po to, żeby pani magister Przyłębska mogła zaostrzać aborcję, a Ziobro, żeby mógł kontrolować sądy, żeby nie miał takich wpadek jak z Giertychem. Żeby następnym razem, jak będzie chciał zamknąć kogoś z opozycji, to sąd już wydał postanowienie o areszcie zgodnie z jego wolą, a nie według własnego widzimisię. Panie ministrze, Zbigniew Ziobro mówi tak, praworządność to tylko pretekst, to piękne słowo, które trafia do ucha. Chodzi o instytucjonalne, polityczne zniewolenie, radykalne ograniczenie suwerenności. I zresztą posłowie Solidarnej Polski powtarzali to, mówili, że ta praworządność to lipa, ta praworządność to pic na wodę. Takie pojawiały się komentarze na konferencji. Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, jedyne w Europie, które oficjalnie mówi, że jest przeciwko praworządności, że praworządność to lipa. Ładnie zabrnęliśmy, prawda? I teraz musi pan zdecydować, czy wierzy pan 25 krajom, które uważają, że to nie stanowi zagrożenia dla ich suwerenności, bo wystarczy przestrzegać własnej konstytucji, czy ufamy Ziobrze, który mówi, że to jest lipa i że tak naprawdę chodzi o skolonizowanie Polski. No ja raczej obstawiam, że to on się myli, a nie 25 innych krajów. Panie pośle, dzisiaj starł się pan właśnie w tym temacie w Sejmie. Kamery pokazywały pana dyskusję z Januszem Kowalskim, posłem Januszem Kowalskim i wiceministrem. Udało się dogadać, czy może nie do końca? No nie bardzo, bo wie pan, oni kłamią całą swoją siatką pojęciową. Mianowicie mówiąc, że Unią rządzą jacyś tajemniczy urzędnicy, czy że to jest szantaż Brukseli i Niemiec. No a przecież wiemy, co się wczoraj stało. Na tak zwanym COREPER, czyli to jest Rada Europejska na szczeblu ambasadorów, czyli przedstawicieli demokratycznych państw członkowskich poinstruowanych przez swoje stolice, Polska po prostu przegrała głosowanie. Nie przegrała głosowanie, to nie było głosowanie Polska i Węgry przeciwko Bruksela i Niemcy. Tylko było 25-2. Wszystkie państwa członkowskie oprócz Polski i Niemiec zagłosowały za praworządnością i aby ona była powiązana z funduszami. Polska po prostu po raz kolejny przegrała głosowanie. Ale przegranie głosowania nie jest dyktatem Niemiec. No przecież taki się absurd. Panie pośle, mówi pan, że bez Polski i Węgier, bez większości nie ma przyszłego budżetu na lata 2021-2027. Ale to wyjaśnimy. Nie bez większości. W sprawie budżetu obowiązuje jednomyślność. Bez jednomyślności, bez Polski i Węgier. Ale to w takim razie co będzie? Na jakich zasadach i jakie pieniądze będą, jeżeli tego budżetu faktycznie nie będzie?
Jeśli Polska się uprze, to nie będzie wieloletniego budżetu. Wtedy wchodzimy w prowizorium. Wtedy wypłacane będą tylko pensje tych prawdziwych urzędników unijnych, a nie jakichś mitycznych, plus rozliczanie już realizowanych projektów spójnościowych, plus dotacje dla rolników, ale tylko w cyklu miesięcznym, co miesiąc, a nie raz do roku. No i wtedy nie będzie też tego, bo tu rozumiem, też Polska grozi wetem, nie będzie tego funduszu odbudowy na kryzys gospodarczy. No oczywiście reszta Europy poczuje się zaszantażowana. Przedsiębiorstwa, obywatele, lekarze, no wszyscy czekają na tą niagarę pieniędzy, żeby walczyć z pandemią i z kryzysem gospodarczym. A Polska chce to wszystko zablokować, ten 1,8 tryliona euro, tylko po to, żeby pani Przyłębska mogła znowu dać coś, co ona nazywa orzeczeniem, co tak naprawdę jest tylko wskazówką dla PiS-u, żeby kolejny raz można Polakom w jakiejś sprawie dokręcić śrubę. Nie wiem, czy to będzie znowu aborcja, czy to będzie znowu, czy to będzie coś innego. Ale no, pamiętajmy, że tak zwane orzeczenie tak zwanego Trybunału nawet nie zmienia prawa w Polsce. Znaczy jak się raz obaliło domniemanie niezawisłości i autorytet tego Trybunału, to przecież i tak już nikt nie wierzy, że oni to zrobili bez zielonego światła od Kaczyńskiego. Panie pośle, wróćmy do tematu budżetowego, no bo już niektórzy politycy prawicy mówią, że może w zasadzie to prowizorium będzie korzystniejsze dla Polski niż nowy budżet. No tylko, że to jest bzdura, bo żeby w ogóle wypłacić jakiekolwiek pieniądze, trzeba by nowe rozporządzenia napisać, nikt ich nie pisze, nie ma podstawy do budżetowej. Z tego co wiem, to jest bardzo niekorzystne. I też nie rozumiem, po co mielibyśmy to robić, bo praworządność już przeszła. I czy ten budżet będzie, czy nie, czy będzie w tym kształcie, czy w innym, czy będzie prowizorium, czy pełny budżet, to powiązanie budżetu z praworządnością już jest faktem. Panie pośle, z pewnością pan widział dzisiejszy sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej, która właśnie pytała Polaków, co sądzą na temat weta. Tu pytanie jest ważne, co sądzą Polacy, gdyby mechanizm praworządności miał zablokować fundusze dla Unii Europejskiej. I 57% Polaków popiera weto wobec unijnego budżetu, gdyby tak właśnie miały wyglądać te zasady, gdyby praworządność miała oznaczać mniej pieniędzy dla Polski. Wydaje mi się, że pytanie zostało w bardzo bałamutny i niezrozumiały sposób sformułowane. Ja proponuję zrobić badanie z takim pytaniem. Czy jesteś za tym, aby Europa i Polska nie dostała pieniędzy po to, żeby magister Przyłębska mogła zaostrzać prawo aborcyjne? I wtedy sprawdźmy, jakie jest wtedy opinia Polaków. Panie pośle, z pewnością pan pamięta, że premier Mateusz Morawiecki nie jest jedynym premierem Polski, który groził wetem, bo przecież 10 lat temu dokładnie to samo mówił Donald Tusk, co prawda w mediach i dla mediów, ale jednak też była groźba weta. Tam było to starcie Polska-Wielka Brytania po kryzysie finansowym. No tak, ale myśmy walczyli o to, żeby było więcej pieniędzy, a nie o to, żeby móc wprowadzać w Polsce zamordyzm. No to jest ta różnica. I pamiętajmy, że myśmy uzyskali znacznie więcej pieniędzy dla Polski. Ten budżet jest mniejszy od poprzedniego. Jest jeszcze dodatkowo ten fundusz, więc w sumie pula pieniędzy może być większa. No ale myśmy walczyli o jak największy budżet dla Polski, a nie walczyliśmy z praworządnością, która przecież też jest dla Polski ważna. Pokolenia naszych rodaków walczyły i umierały za to, żeby Polska była praworządnym krajem. Ale myśli pan, że tego typu tematy, tego typu narracja to nie jest jakieś budowanie gruntu pod nastroje dość mocno antyeuropejskie? I uruchamianie tych demonów, które spowodowały, że Brytyjczycy mają dzisiaj problemy? Nie, no pan się delikatnie wyraża, że to jest budowanie gruntu. To jest takie samo okłamywanie Polaków, jakiego ja byłem świadkiem w Wielkiej Brytanii 30, 20 i 10 lat temu,
które doprowadziło do Brexitu. No bo jeśli się Polakom wmawia, że praworządność oznacza utratę suwerenności, że wypełnianie dobrowolnie zawartych traktatów to jest jakiś dyktat, kolonizacja, Lebensraum niemiecki, no to ta cała Niagara bzdur. No to wie pan, no mamy w Polsce 1/3 społeczeństwa, które uwierzyło w zamach, mimo że nie było na niego żadnego dowodu, więc mogą w te kłamstwa też uwierzyć. Ja się tego boję, a tacy przedsiębiorcy polityczni jak Ziobro i inni, którzy chcą wprowadzić suwerenną kołtujską dyktaturę, no im to, im członkostwo w Unii ciąży, bo członkostwo oznacza, że jesteśmy poddawani jakimś uniwersalnym standardom. Ale panie pośle, naprawdę pan poseł wierzy, że Jarosław Kaczyński mógłby chcieć wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Ale ja nie muszę teoretyzować. Mój kolega z europoseł z Parlamentu Europejskiego, pan poseł Kosma Złotowski, powiedział w ostatnich dniach, że jak weto nie pomoże, to przestaniemy płacić składki. Na co to oznacza? Myśli pan, że będziemy członkiem bez płacenia składek? A może to tylko taka gra? Cały czas gra koalicjantów. No tak, ja się tego najbardziej boję, bo rząd brytyjski też grał. Rozpisał referendum, w którym namawiał Brytyjczyków do zagłosowania za. I tak grał, aż się zagrał. I tu uważam, że koledzy z PiS-u mogą przeciągnąć strunę zarówno w relacji z resztą Unii Europejskiej, jak i w relacji z polskim społeczeństwem. Tyle nakłamią, tyle spowodują sytuacji napięcia, że wbrew nawet własnym koncepcjom mogą wypaść z Unii Europejskiej. Panie pośle, chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek. No i nie ma on nic wspólnego z budżetem, z Unią Europejską. Kardynał Stanisław Dziwisz i jego milczenie. Lewica już mówi, stawiajmy pomniki ofiar Jana Pawła II. Prawica mówi, że Watykan sam wyjaśni rolę kardynała w sprawach pedofilii, w tym czy one docierały, czy nie docierały do Jana Pawła II. A pan co uważa w tym temacie? Ja uważam, że Karol Wojtyła, Jan Paweł II był wielkim i dobrym człowiekiem. I w sprawie tej słynnej pedofilskiej arcybiskupa bodajże Peca, wtedy gdy dotarto do niego bezpośrednio z informacjami za pośrednictwem zaufanej osoby z Krakowa, Jan Paweł II natychmiast podjął słuszne decyzje. Z drugiej strony zdaje się, że podjął inne decyzje w sprawie tego jakiegoś zwyrodnialca de Golado. Natomiast ja już nie wierzę w żadne komisje kościelne. Żeby oczyścić atmosferę, żeby przywrócić wiarygodność, potrzebne są komisje niezależne. No i potrzebne są szybko, bo ta gangrena postępuje w zatrważającym tempie. Europoseł Radosław Sikorski. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za to łączenie. Dziękuję. A my pozostaniemy w temacie kościelnym. Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Już jesteśmy, a naszym gościem ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Kardynał Stanisław Dziwisz powinien stanąć przed Państwową Komisją do Spraw Pedofilii? No, najpierw musi Komisja Państwowa zaistnieć, bo jak widzimy już od półtora roku są ogromne problemy z działalnością, w ogóle za funkcjonowaniem tej komisji. Natomiast zgodnie z ustawą każdy obywatel Rzeczypospolitej może złożyć taki wniosek, więc to nie jest kwestia, czy może, czy powinien, ale pytanie, czy taki wniosek wpłynie. Natomiast dla mnie istotą nie jest
Komisja Państwowa, bo ona rozwiązuje pewne sprawy, biorąc pod uwagę 15 lat jako górną granicę wieku ofiar. Natomiast w wypadku pedofilii to jest kościelnej 18 lat i nowa kategoria stworzona przez papieża Franciszka, bezbronni dorośli. Przed chwilą była mowa o arcybiskupie Pecu, więc od strony prawnej, państwowej jego działania nie podlegały pedofilii, natomiast od strony kościelnej podlegały. I na tym polega ta różnica. Ale to, proszę księdza, to jest świadomy zabieg, to znaczy świadomy zabieg zamykania jednego oka na cierpienie i w efekcie zajmowania się tylko częścią spraw? Nie, no to znaczy ja uważam, że zresztą sam ksiądz kardynał powiedział, że chętnie stanie przed komisją niezależną. Jest tylko pytanie, jaka to ma być komisja i kto ją ma powołać. Jeżeli chodzi o prawo państwowe, to oczywiście, jak wspomniałem, każdy obywatel może się zwrócić do komisji państwowej, o ile właśnie posiada dowody, że chodziło o tuszowanie czy molestowanie osób poniżej 15 roku życia. Natomiast wątpliwości, które są wokół księdza kardynała od strony kościelnej, powinny być rozwiązane przez Watykan. I myślę, że to jest droga, na której bardzo zależy i Kościołowi, szczególnie archidiecezji krakowskiej, ale także chyba samemu księdzu kardynałowi, żeby mógł wyjaśnić te wszystkie zawiłości tej sprawy. Proszę księdza, zaraz dojdziemy do tego wątku Watykanu, ale chciałem jeszcze dopytać, a ksiądz planuje zgłosić taki wniosek do tej Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej, bo tak ona się nazywa właśnie w sprawie kardynała Dziwisza? Można się spodziewać, to znaczy, że to ksiądz na pewno, jeżeli powstanie. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o komisję kościelną, papieską, oczywiście tak, chociaż już tyle było publikacji medialnych, że moim zdaniem żaden wniosek nie jest potrzebny ani dla komisji państwowej, ani dla komisji kościelnej, bo jedna i druga powinny z urzędu tą sprawę rozwiązać. Więc myślę, że tutaj wniosek jako taki nie jest potrzebny. A ma ksiądz wrażenie, że no właśnie to zmierza w stronę szukania wyjaśnień, w stronę szukania odpowiedzi, czy raczej szukania winnych, spisków różnych teorii? Listu nie było, list był, rozmów nie było, ja nie wiedziałem, nikt mi nie powiedział. No niestety w tej chwili tak to wygląda, jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, że to jest zaprzeczanie plus karmienie całej opinii publicznej takimi informacjami, że są spiski, tak? Istnieją jakieś siły, które zmanipulowały pewne rzeczy i tak dalej. Ja jestem jak najbardziej daleki od wszelkich teorii spiskowych, natomiast uważam, że raport w sprawie kardynała McCarricka pokazał, że były działania zakulisowe. I tutaj się mogę zgodzić z tym, że oczywiście Ojciec Święty Jan Paweł II jest poza podejrzeniami, natomiast został wprowadzony w błąd. I teraz trzeba wyjaśnić, kto, kiedy i dlaczego składał fałszywe oświadczenia, zatajał pewne rzeczy. No a w wypadku księdza kardynała pojawiły się również sprawy, że blokował informacje, które miały docierać do papieża. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy, które ja poruszyłem, no do tej pory nie została wyjaśniona sprawa listu i dokumentów, które przekazałem księdzu kardynałowi w roku 2012. Były to obszerne informacje, dotyczyły 7 spraw. Kilka z nich było o charakterze pedofilskim, inne na temat skandali obyczajowych, innych. No i ksiądz kardynał zaprzecza temu, że dostał. No więc myślę, ktoś musi to wyjaśnić, czy były te informacje, czy nie. A nie ma ksiądz wrażenia, że i po tym raporcie, i po materiale filmowym Don Stanislao, no ten wizerunek kardynała Stanisława Dziwisza, no legł w gruzach jednak? Ja myślę, że ksiądz kardynał chyba trochę na własne życzenie do tego się przyłożył, bo przecież
Gdyby odpowiedział na pytania w sposób wyczerpujący, a tutaj chcę zwrócić uwagę, że on sam poprosił o ten wywiad dla TVN, co więcej wskazał nawet pana redaktora Piotra Kraśko jako tego, który ma ten wywiad przeprowadzić, więc powinien w tym wywiadzie, przynajmniej tak tego oczekiwałem, odpowiedzieć bardzo jasno i czytelnie na te sprawy. No stało się inaczej. To samo w filmie Don Stanislao widzimy ustawiczne, jakby to powiedzieć najdelikatniej, no, rozchodzenie się z rzeczywistością. Natomiast na pewno to nie jest tak, że ksiądz kardynał jest złą osobą, tylko myślę, że się gdzieś zaplątał w różne historie. Dzisiaj nie potrafi z tego wyjść. Jego doradcy no, działają chyba na jego niekorzyść, bo mu źle doradzają. Zresztą znam te osoby i wiem, że oni też chyba nie są skłonni do zmierzenia się z prawdą. Natomiast dla jego dobra, jak i wspomniałem, dobra diecezji, ale także dla pamięci o Janie Pawle II, trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć prawdę, bo samo przyznanie się do błędu wcale nic złego nie oznacza. Nieraz człowiek może w dobrej wierze błędy popełnić, albo nawet jeżeli da się no, zauroczyć jakąś sytuacją i chwilowo jakby inaczej postępuje niż powinien. To wszystko jest do wyjaśnienia, natomiast brak jest tego wyjaśnienia i bez takiego jasnego, czytelnego pokazania tej sprawy obawiam się, że ta sprawa się będzie kisić przez bardzo długi okres czasu. Proszę księdza, mówi ksiądz o wywiadzie, mówi ksiądz o tym filmie TVN-u i padły tam deklaracje, że kardynał Stanisław Dziwisz spotka się z jedną z ofiar. Padła taka deklaracja, że z panem Januszem Szymikiem, osobą, która doświadczyła wiele złego ze strony jednego z księży. Ma pan wiedzę o tym spotkaniu? Ma ksiądz wiedzę o tym spotkaniu? No, czy z tego, co wiem od pana Szymika, do takiego spotkania nie doszło, więc myślę, że to jest no, jakiś kolejny błąd, że jest zapowiedź spotkania i do niego nie dochodzi. Więc no, nie jestem rzecznikiem tu księdza kardynała. Nie wiem, dlaczego jego otoczenie, które bardzo, że tak powiem, jest zaangażowane w to, żeby przedstawiać taką czy inną wersję, dlaczego mu tak doradza. No, myślę, że najprostszym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście spotkanie z panem Szymikiem, ale chcę zwrócić, że również chodzi o spotkanie na przykład z rodzicami chłopca, który był molestowany kilka lat temu, co ja opisałem w tym liście do księdza kardynała. To są mieszkańcy archidiecezji krakowskiej. Co więcej, ta rodzina jest dobrze znana władzom kościelnym. No i do dzisiaj do takiego spotkania nie doszło. No więc szkoda, bo można było to rozwiązać w całkiem inny sposób. Może ktoś po prostu liczy, że temat ucichnie. Myślę, że tak. To znaczy, no ja tu nie chcę, broń Boże, demonizować otoczenia księdza kardynała, bo myślę, że ci ludzie się całkowicie już pogubili, nie wiedząc w ogóle, co mają mówić i co mają doradzać. Ale przecież ja pamiętam, że prawie te same osoby 14 lat temu, kiedy pojawił się problem lustracji w kościele, zwłaszcza w archidiecezji krakowskiej, to doradzali kardynałowi, żeby to zatłamsił, zdeptał. No, przepraszam za taki kolokwializm, ale po prostu była silna grupa, która robiła wszystko, żeby właśnie ta sprawa nie ujrzała światła dziennego. I obawiam się, że teraz jest podobnie, że zamiast stanąć w prawdzie, która myślę byłaby trudna i bolesna, ale myślę by oczyściła bardzo dużo, również te zarzuty, które się pojawiły pod adresem papieża Jana Pawła II. A no właśnie, natomiast może ta prawda, proszę księdza, może ta prawda byłaby właśnie też bolesna dla oceny pontyfikatu Jana Pawła II. Dziś Polacy bardzo dobrze oceniają ten pontyfikat, chociaż coraz częściej zgłaszają wątpliwości, czy Jan Paweł II zrobił wszystko, by wyjaśniać właśnie tematy pedofilii w Kościele. Myślę, że Jan Paweł II na pewno zrobił tyle, ile mógł
i jego działania, zwłaszcza w ostatnich latach jego życia, począwszy od końca lat 90., były niesłychanie radykalne. Sam byłem tego świadkiem w 2002 roku, kiedy wzywał na dywanik, mówiąc tak obrazowo, kardynałów amerykańskich i publicznie na placu Świętego Piotra wobec kamer amerykańskich mówił swoje jednoznaczne stanowisko w sprawie molestowania dzieci. Rok wcześniej na jego polecenie kardynał Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, wydał decyzję o obowiązku informowania Stolicy Apostolskiej o tych zdarzeniach. Natomiast osobną sprawą jest to, że wielu biskupów, także w Polsce, omijało te przepisy. Bardzo chętnie stawiali pomniki papieżowi Janowi Pawłowi II, ale nie stosowali się do jego zaleceń. I tutaj polega dramat. Natomiast sama postać papieża, mimo na pewno każdy człowiek wielki popełnia błędy, mimo jego jakichś może trudnych sytuacji, jednak no, linia jego była jednoznaczna w tej sprawie. Proszę księdza, a po tym dokumencie i po tym wywiadzie o kardynale Stanisławie Dziszu zgłaszają się do księdza nowe osoby, które chciałyby opowiedzieć swoje historie, które do tej pory milczały, ale widząc to, co się dzieje, są no, zachęcone, żeby jednak komuś o tym opowiedzieć i coś z tym robić? Tak, oczywiście. Jest to coraz więcej osób. Praktycznie już nie ma dnia, żeby ta czy inna osoba do mnie nie napisała bądź nie skontaktowała się osobiście. Są to bardzo dramatyczne sytuacje. No muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony ilością tych spraw i właśnie te rzeczy bardzo chętnie przekażę Komisji Państwowej, bo uważam, że to jest właśnie rola Komisji Państwowej, żeby każdy wniosek rozpatrzyć, z tym, że co mnie jeszcze zaskoczyło, to jest ta sprawa diecezji tarnowskiej, tam gdzie doszło do no, skandalicznych rzeczy, molestowania przez jednego z duchownych, który nadal funkcjonuje w tej diecezji, bardzo dużej grupy młodych chłopców do dzisiaj dorosłych mężczyzn. I kiedy ja to opisałem, no to kanclerz kurii tarnowskiej skierował pozew i to do sądu cywilnego, świeckiego, za to, że to opisałem. No więc to też pokazuje, jakie to są absurdy. No i jak to ksiądz jest taki... odpowiada na ten pozew? Jak ksiądz odpowiada na ten pozew? No przede wszystkim, dlaczego ksiądz kanclerz ze mną nie chce rozmawiać w tej sprawie? Tylko kieruje od razu to do sądu. Najpierw był list adwokacki. Kuria Tarnowska wynajmuje kancelarię adwokacką z Warszawy. No, zdajemy sobie sprawę, jakie to są duże pieniądze, po to, żeby się handryczyć. A tutaj biskup Tarnowski moim zdaniem powinien mediować, to znaczy doprowadzić do spotkania, do wyjaśnienia i do rozmowy, a nie do tego, żeby zachęcać swojego kanclerza, że ma pozywać innego księdza do sądu świeckiego. I co jest ciekawe, to jest pierwszy taki przypadek, że kanclerz kurii duchownego z innej diecezji za opisanie spraw pedofilii pozywa do sądu świeckiego. No więc myślę, że tu już zostały zrobione wszystkie błędy i to jest, myślę, jeszcze wszystko może do uratowania w tym znaczeniu, do wyjaśnienia. No bo przecież są ofiary. Te ofiary będą chciały zeznawać w tym sądzie i być świadkami. No, dziwię się po prostu księdzu biskupowi Andrzejowi Jerzowi, że poszedł na takie starcie bez próby rozmowy czy wyjaśnienia tych spraw w obecności osób zaufanych. Ale rozumiem, że księdza to nie zniechęca. Nie planuje ksiądz przestać robić to, co robi. Nie, oczywiście, że mnie nie zniechęca, natomiast no nie jestem w stanie sam rozwiązywać tych spraw. To jest tak naprawdę ogromna ilość spraw jeszcze zaniedbanych. Tu jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, która w wielu środowiskach jest niepopularna, bo tu nie chodzi tylko o pedofilię jako molestowanie dzieci, ale także o molestowanie ludzi dorosłych, bardzo często na tle homoseksualnym. To nie jest oczywiście tutaj oskarżenie pod adresem środowiska homoseksualnego, natomiast pokazuje to ogromne zaniedbania w Kościele, które wybuchają teraz,
bo niestety przez kilkanaście ostatnich lat tego nie chciano zrobić. I to jest taki grzech zaniechania. I myślę, że niestety będzie coraz więcej takich spraw. Nawet dostaję informacje od Polaków ze Stanów Zjednoczonych, którzy wyjechali i spotkali się z tym zjawiskiem niestety także w kościele amerykańskim. No to pokazuje też ogromny problem. I dlatego uważam, że bez niezależnej komisji, taka jaka jest we Francji, gdzie to ludzie świeccy na prośbę episkopatu francuskiego wyjaśniają te sprawy, nie tylko katolicy, ale również osoby o innych przekonaniach. I ta komisja pana Jeana Marka Sauvé, znanego francuskiego prawnika, jest właśnie wiarygodna, bo ona się nie boi prawdy. Ale biskupi właśnie popierają komisję świecką, a nie, że tworzą kolejną komisję złożoną z samych duchownych i koledzy mają oceniać kolegów. Proszę księdza, zadam jedno pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Czy sądzi ksiądz, że właśnie taka działająca komisja w ogóle kiedykolwiek w Polsce powstanie? W tej chwili moim zdaniem nie, natomiast jeżeli będzie interwencja Watykanu, to myślę, ten wzór francuski jest idealny, żeby przeszczepić na grunt polski. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proszę księdza, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za bardzo. Spotkanie. A my zupełnie zmienimy wątek. Za chwilę naszym gościem będzie mecenas Roman Giertych, ale zanim to posłuchajmy rozmowy Leszka Czarneckiego z Adamem Hoffmanem, którą to właśnie opublikował mecenas Giertych. Myślę, że niewiele może załatwić, że powiedzieć, chyba nic nie może załatwić. Nie, może pójść do Zbyszka i powiedzieć, proszę, słuchaj, to ma takie konsekwencje, tak się to stanie, na samym końcu będzie na ciebie. Musisz wiedzieć, zanim te decyzje tam podejmujesz, czy używasz, jakie są konsekwencje. A ja jestem z systemu warunkowego, wiem, jak to wygląda. Kropka, to może zrobić, a wiesz, to jest dużo. Ma tą zdolność, oni uznają po tej stronie, po stronie pisowskiej, że jak ktoś przy bankowości wie, to będzie to Michał, a on ma to, że ładnie mówi, potrafi mówić, potrafi budować fajne. Ale wiesz, wizy. Ja nie wiem, co tutaj specjalnie Ziobro ma do czynienia, bo to jest, wiesz, to moim zdaniem bardziej nawet niż Morawiecki, to gdzieś tam to są działania Glapińskiego i ewentualnie Morawieckiego. Czy ja wiem, czy skutek, wiesz, ataku Ziobry? Tak, no, wiesz, no tak, to nie jest, że z jednego źródła to wiemy, tylko z kilku. I to właśnie był fragment rozmowy zarejestrowanej w Monako, rozmowy pomiędzy Leszkiem Czarneckim, bankowcem i przedsiębiorcą, a Adamem Hoffmanem, czyli byłym politykiem, a obecnie PR-owcem. To były taśmy, które opublikował mecenas Roman Giertych, który jest już naszym gościem. Witam serdecznie, mecenasie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim o tym, co się działo w Monako, to chciałem inny temat poruszyć. Po co Leszek Czarnecki miałby kupować stację TVN24? No to o to trzeba się pytać pana Adama Hoffmana. Dlatego, że Leszek Czarnecki, gdyby chciał kupować stację TVN, to przecież nie potrzebowałby porad ze strony PR-owca, tylko by się udał do swojego banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj wydaje mi się, że była jakaś koncepcja ze strony rządu, aby potraktować pana Leszka Czarneckiego jako słupa pośredniczącego pomiędzy wydawcą TVN24 a spółkami Skarbu Państwa, dlatego że z pewnością wydawca TVN24 nie chciałby sprzedać tej stacji spółką Skarbu Państwa, a pewnie PiS sądził, że łatwiej sprzedałby kojarzonemu z opozycją biznesmenowi. I z taką propozycją Adam Hoffman przyszedł do Leszka Czarneckiego? Ze swoją tak. autorską propozycją? Tak, tak to relacjonuje Leszek Czarnecki. No i jak ją uzasadnił? No właśnie tym, żeby... Ale to wprost miał powiedzieć Adam Hoffman, że będziesz słupem? Nie, pośrednikiem to brzmi ładniej, prawda? Ale rozumiem, zakupem, z tego co pan relacjonuje, miałeś zająć się spółki Skarbu Państwa. Nie, miał się zająć Leszek Czarnecki, a później spółki Skarbu Państwa miały to odkupić. I co miałoby to dać Leszkowi Czarneckiemu, takie działanie? Zysk. Oraz przyjaźń ze strony rządu. A co ta przyjaźń ze strony rządu miałaby dać? Wie pan, musi pan pamiętać, że od 2 lat banki pana Czarneckiego są prześladowane przez instytucje nadzoru finansowego w różnym stopniu od czasu ujawnienia przez niego afery KNF-u i ujawnienia korupcyjnej oferty, którą mu złożył były szef KNF-u Marek H.
na którego pierwszy termin sprawy oczekujemy od roku w Sądzie Rejonowym w Warszawie Śródmieściu. Panie mecenasie, czyli dobrze rozumiem, że waszym zdaniem pana mecenasa i pana klienta Leszka Czarneckiego to była oferta za święty spokój. Jeżeli by się zainteresował za telewizją, przyjaźń. To byłaby przyjaźń, a jak byłaby przyjaźń, to byłby święty spokój. Pewnie tak, no bo nie mam informacji od mojego klienta, że padły jakieś konkretne zobowiązania dotyczące aktywności rządowej, no ale wiadomą sprawą jest, że gdyby doszło na przykład do spotkania Leszka Czarneckiego z panem premierem Morawieckim, no to należałoby oczekiwać, że będzie to miało swoje konsekwencje w postawie organów nadzoru finansowego. Panie mecenasie, kto do kogo zadzwonił w sprawie spotkania w Monako? Pan Adam Hoffman zadzwonił do Leszka Czarneckiego. Zresztą przypadkowo byłem świadkiem tego zdarzenia. No i jak ta rozmowa wyglądała? Dzwoni Adam Hoffman od tak do Leszka Czarneckiego. Pierwszy raz się panowie spotykają, nie znają? Nie, oni się znali, dlatego że pan Adam Hoffman pracował dla Leszka Czarneckiego, znaczy dla spółek jego w sprawach dotyczących PR-u w mediach społecznościowych, także się znali. To nie był ich pierwszy kontakt. Myślę, że z tego powodu pan Adam Hoffman został przez niektórych ludzi z PiS-u do takiego kontaktu użyty. No, ale Adam Hoffman mówi wprost, tak się tłumaczy. Od 2 lat pracujemy dla spółek Leszka Czarneckiego. Prosił nas o porady, prosił nas o znalezienie kogoś z drugiej strony. To on sam do nas przyszedł. To jest nieprawda. To jest nieprawda i myślę, że szybko pan Adam Hoffman się przekona, że ogłoszenie publiczne nieprawdy nie służy również dobremu. I ma pan, panie mecenasie, 100% pewności, że Adam Hoffman w tej sprawie, w sprawie kolejności wydarzeń, nie mówi prawdy? Na przykład jego informacja, że do spotkania, którego fragment mieliśmy okazję wysłuchać, doszło 23 września, jest nieprawdą. Do spotkania doszło 15 września, jeszcze zanim była publicznie znana informacja o wniosku aresztowym dotyczącym pana Czarneckiego. Dopiero po tym spotkaniu, po tym spotkaniu nie nastąpiło zatrudnienie pana Krupińskiego, prokuratura generalna ogłosiła chęć aresztu wobec Leszka Czarneckiego. Także ta informacja podana przez niego jest 100% nieprawdziwa i mam co do tego pewność. To ja też zapytam o drugą stronę, żebym ja miał pewność. I na pewno Leszek Czarnecki w żaden sposób nie inicjował takiego tematu szukania kogokolwiek z drugiej strony. Na pewno nie potrzebował nikogo. Zresztą najlepszym dowodem jest to, że tego nie doszło. Ja przypominam, że pan Marek H. proponował już raz panu Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie jakiejś osoby blisko związanej z układem rządzącym. I jak to się skończyło dla niego, to wszyscy wiemy. Także to nie ma żadnych podstaw uważać, że Leszek Czarnecki mógłby chcieć zatrudnić kogoś z okolic PiSu. Gdyby dlaczego to chciał, Leszek Czarnecki zdecydował się nagrywać to spotkanie? Dlatego, że wydawało mu się bardzo dziwne, że dowiaduje się nagle, że mam być aresztowany, a dzień później dzwoni Adam Hoffman z jakąś tajemniczą ofertą. To każdy by w takiej sytuacji zareagował podejrzliwością. O co chodzi? Polityk blisko związany z rządem, który chce mnie aresztować, nagle przyjeżdża z jakąś ofertą. Nie, no panie mecenasie, ale przecież mówi pan, że współpracowali wcześniej. No to nie były to zupełnie obce osoby. Natomiast nie współpracowali w sprawach dotyczących jakichś ofert. Współpracowali w sprawach strony internetowej, w jakichś działaniach w mediach społecznościowych, a nie było między nimi żadnych tajemniczych ofert czy prowadzenia jakichś biznesów. Ponadto nagrywał go też z tego powodu, że wcześniejsza ta oferta dotycząca TVN-u wydawała mu się bardzo podejrzana i dlatego już jakby stracił do końca zaufanie do Adama Hoffmana. Panie mecenasie, może łatwiej byłoby potwierdzić, że to wasza wersja wydarzeń jest prawdziwa, gdyby na stole leżało całe nagranie z tego spotkania od początku do końca, a nie tylko fragment. Z pewnością to się pojawi prędzej czy później. Ja liczę ciągle na to, że w Sejmie powołana zostanie komisja śledcza. Myślę, że fakt, iż PiS stracił dzisiaj większość w Sejmie, czy zmierza ku temu, żeby stracić, uprawdopodobnia nadzieję na to, że powołana zostanie komisja śledcza. Z dużą nadzieją oczekujemy na wniosek o powołanie takiej komisji śledczej w tej sprawie. Ale to pan będzie wypuszczał te kolejne taśmy?
Panie redaktorze, co do dalszych naszych działań, będziemy informować w czasie, w którym będzie na to przewidziane. Panie mecenasie, ale mówi pan, że pokaże dowody tylko i wyłącznie komisji śledczej, no ale wydaje się, że w obecnym kształcie parlamentu to żadnej komisji śledczej nie będzie. Dlaczego? Ja pamiętam, jak się wydawało, że nie będzie komisji śledczej do spraw Rywina czy Orlenu. SLD wówczas rządziło, było niekwestionowanym liderem na polskiej scenie politycznej, a po miesiącu się okazało, że komisja powstała. Myślę, że również tutaj powstanie komisja. Może nie w tym miesiącu, ale w następnym. No trudno, żeby opinia publiczna nie chciała wyjaśnić sytuacji, w której były rzecznik PiS proponuje zatrudnienie byłego, bardzo ważnego biznesmena z ramienia rządu, sterującego bankiem, który został w tym czasie znacjonalizowany, bankiem PKO SA, na właściwie lobbystę, który miał załatwiać jakieś kwestie ze Zbigniewem Ziobro, prokuratorem generalnym, osobie, która właśnie się dowiedziała, że wobec niej ta prokuratura chce doprowadzić do aresztu. No, wydaje mi się, że trudno o bardziej skandaliczną historię. I myślę, że tylko takiemu naszemu już przyzwyczajeniu do tych afer PiS-u, do tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie 5 lat, można przypisać to, że ta historia nie wzbudza jakiegoś szoków również u dziennikarzy. Ale panie mecenasie, może ta historia nie wzbudza takiego szoku, bo na stole pojawiło się za mało. Bo może jednak te parę minut tego nagrania to za mało, żeby zrozumieć kontekst, żeby zrozumieć tę ofertę i wyciągnąć wnioski, kto do kogo przyszedł i po co. No, przyjdzie czas pewnie, że pojawi się więcej dowodów, ale sądzę, że najpierw należy poczekać na złożenie przynajmniej wniosku o powołanie komisji śledczej. Panie mecenasie, no ja będę się upierał, że jednak z tą komisją śledczą to może być różnie. Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica już mówią nie. No a opozycja też się tak delikatnie dystansuje. No nie powiedziała od razu, tak, potrzebna jest komisja, wchodzimy w to. Poczekajmy. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast składanie przez nas dowodów do prokuratury w sytuacji, w której pojawia się nazwisko Zbigniewa Ziobry, jest po prostu bezcelowe. Złożyliśmy 2 lata temu zawiadomienie na tak zwany plan Zdzisława, czyli próbę przejęcia interesów pana Czarneckiego za złotówkę i do dzisiaj nie doczekaliśmy się żadnego działania prokuratury, kompletnie żadnego. Nie wiemy nic o tej sprawie, nie zostaliśmy dopuszczeni do żadnych informacji, które miałyby być przeprowadzone w tej sprawie. W związku z czym uznajemy, że prokuratura w takich sprawach jest organem bezużytecznym w Polsce, bo służy partii rządzącej, a nie sprawiedliwości. Dlatego oczekujemy na organ, który miałby jakiś sens. Jeżeli go nie będzie, to po prostu sprawa będzie wyjaśniona dopiero po upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości. Panie mecenasie, a może tych dowodów po prostu jest za mało? Proszę pana, mamy bardzo dużo dowodów, tylko że też przedstawianie ich publicznie, niech pan pamięta, powoduje, że druga strona może się przygotować linię obrony. No nikt tak nie robi. Żadna prokuratura nie ujawnia publicznie dowodów na okoliczność przestępstwa po to, żeby się druga strona mogła przygotować. No jak pan to sobie wyobraża? No przecież śledztwo musi być prowadzone w sposób profesjonalny. Ujawniliśmy 2 minuty, żeby pokazać, że to, co ja napisałem w tym oświadczeniu, ma mocne potwierdzenie w faktach. A już teraz widzimy z drugiej strony manipulowanie opinią publiczną, różnego rodzaju przekręcanie dat, przekręcanie faktów, próbę zdyskredytowania mojego klienta, no bo zostały ujawnione pewne okoliczności, do których druga strona może się odnieść. W żadnym śledztwie nie ujawnia się publicznie dowodów. Zostaliśmy zmuszeni do tego tym, że i pan Adam Hoffman i inne osoby kwestionowały prawdziwość tego oświadczenia, które napisałem w sobotę, więc żeśmy przedstawili bardzo konkretny dowód na pewien wycinek tej historii, o której mówiłem. Oczekujemy, że będzie organ, który będzie mógł to zweryfikować. Jeżeli go nie będzie, no to poczekamy na upadek rządu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że już niedługi, bo zdaje się, że jesteśmy w schyłkowym okresie władzy Jarosława Kaczyńskiego. Panie mecenasie, to ja chciałbym wyjaśniać poszczególne wątki tej sprawy. Jaki charakter miała ta relacja pomiędzy Leszkiem Czarneckim a Adamem Hoffmanem? To znaczy,
Jakimi sprawami Adam Hoffman dla Leszka Czarneckiego przez te lata Panie się zajmował? Panie redaktorze, jak pan zapyta pana Adama Hoffmana albo pana Czarneckiego, w tej sprawie już to, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Panie mecenasie, ale to pan reprezentuje Leszka Czarneckiego, no i pokazuje też te taśmy. Panie redaktorze, no to musi już pan z tym żyć, z tą swoją ciekawością. A to nie jest tylko moja ciekawość, bo myślę, że dla poprawnej oceny sytuacji przydałoby się trochę jednak więcej wiedzieć. Skoro wychodzi Adam Hoffman i tłumaczy, to były normalne relacje biznesowe, podczas których zostałem nagrany. To chciałbym wiedzieć, proszę pana, jeżeli pan widzi jakiegoś biznesmena, który umawia pana na spotkanie z prokuratorem generalnym w sytuacji, kiedy pan ma sprawę karną albo kogoś od pana, albo sugeruje zatrudnienie kogoś, który ma dobre relacje z prokuratorem generalnym, to niech pan uważa. Bo w moim przekonaniu, i tak to wyraziłem w tym zawiadomieniu, które złożyłem publicznie, mamy do czynienia z klasycznym powoływaniem się na wpływy. I tylko i wyłącznie temu, że nasza wrażliwość się przytłumiła w ciągu ostatnich lat, należy przypisać to, że ta historia nie wywołuje po prostu absolutnego trzęsienia ziemi, bo po prostu się przyzwyczailiśmy do tych afer. Mamy nagranie, na którym były rzecznik PiS oferuje zatrudnienie swojego kolegi, jak rozumiem, który jest w przyjacielskich relacjach z prokuratorem generalnym po to, aby wylobował sprawę dla człowieka, który właśnie się dowiedział, że dostał wniosek aresztowy. Taka jest historia z tej dwóch minut i każdy może sobie to odsłuchać i to zobaczyć. Panie mecenasie, a po tych dwóch minutach Leszek Czarnecki powiedział zdecydowanie, że nie ma takiej opcji, nie wchodzę to, no bo podczas rozmowy mówi, że prawdopodobnie to nie Zbigniew Ziobro jest źródłem jego problemów. Panie redaktorze, będzie komisja śledcza, przedstawimy całą taśmę ze wszystkimi elementami oraz ewentualnie inne jeszcze dowody, inne bardzo poważne dowody świadczące o tym, że wszystko to, co napisałem w sobotę, jest prawdą. Na każdy z tych elementów mamy twarde dowody i jesteśmy w stanie je ujawnić, ale tylko i wyłącznie organowi, który przeprowadziłby postępowanie. Nie będę ich publicznie ujawniał, bo ujawniałbym je panu Adamowi Hoffmanowi i innym osobom, które działały, prawdopodobnie mu pewne rzeczy zlecając. Ale przecież pan Adam Hoffman doskonale wie, jak Leszek Czarnecki zareagował. Tylko my nie wiemy, no bo tego fragmentu od was nie dostaliśmy. Dobrze, tylko że wie pan, jedna rzecz jest wiedzieć albo coś pamiętać, a druga rzecz to móc się odnieść do poszczególnych elementów i prowadzić narrację, która jest po prostu linią obrony. Nie będę pomagał panu Adamowi Hoffmanowi i więcej na ten temat, tak jak powiedziałem, na tę chwilę pan ode mnie informacji nie uzyska. Panie mecenasie, decyzją sądu może wrócić pan do pracy. Jak rozumiem, tak. Robi to pan. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z dzisiejszej decyzji sądu rejonowego. Sąd rejonowy uchylił wszystkie środki zabiegawcze wobec mnie, a jeszcze bardziej jestem zadowolony ze wczorajszej decyzji sądu okręgowego, który w trzyosobowym składzie stwierdził, że zarzucane mi przez prokuraturę mi czyny nie są przestępstwem, a przynajmniej w przekonaniu sądu, który twierdził, że nie widzi tam przestępstwa. W związku z czym oczekuję na przeprosiny ze strony prokuratury i stanowisko prokuratury, która nie zgadza się z orzeczeniem sądu, jest dla mnie bez znaczenia, dlatego że mówimy o orzeczeniu prawomocnym. Prokuratura się nie zgadza z danym orzeczeniem sądu, to może wtedy, kiedy może je zaskarżyć. Jeżeli nie może zaskarżyć takiego orzeczenia, a w tym przypadku właśnie tak jest, to nie może również się z tym nie zgadzać, bo w Polsce to sądy decydują, czy coś jest przestępstwem, czy nie, a nie prokuratura. I konsekwencją wczorajszej decyzji oczywiście było dzisiejsze wstrzymanie wykonalności zakazu, które mi prokuratura dała. Oczekuję, że w niedługim czasie będzie to ostatecznie potwierdzone uchyleniem tego postanowienia prokuratorskiego oraz oczekuję na rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie. Liczę na to, że sąd w związku z tym, że nie ma przestępstwa, to trudno mówić o konieczności zatrzymania oraz zażalenia na
przeszukanie u mnie. Panie mecenasie, mówi pan o tym, że oczekuje przeprosin od prokuratury. No, przeprosiny to tylko akt, ale będzie pan się domagał jakichś konsekwencji wobec funkcjonariuszy CBA, którzy byli u pana w domu i którzy dokonywali przeszukań, jakieś zadośćuczynienia, znaczy, odszkodowania? Wie pan co, od poszczególnych osób za poszczególne działania nie, bo nie widzę takich działań indywidualnych. Natomiast sam fakt, że było używane w tej sprawie CBA, jest w sposób oczywiście nielegalny i wszyscy funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w tej operacji, popełnili przestępstwo. Nie indywidualne przeciwko mnie, tylko przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, dlatego że przekroczyli swoje uprawnienia. CBA zgodnie z ustawą, którą notabene sam pisałem, będąc szefem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, stąd wiem dokładnie o czym mówię, ma się zajmować sprawami korupcji, bądź sprawami, w których naruszano są poważne interesy ekonomiczne państwa. W tej sprawie CBA działało w odniesieniu do zarzutów dotyczących działania na szkodę prywatnej spółki, które tak... Panie mecenasie, ale to nie wygląda na standardową interwencję. No przecież wylądował pan w szpitalu. Tak, natomiast nie mam dowodów, że mój stan zdrowia był spowodowany przez funkcjonariuszy CBA. Żadnych dowodów w tej sprawie nie znaleziono, w związku z czym ja w przeciwieństwie do prokuratury nie formułuję zarzutów, jeżeli nie mam na coś dowodów. A jak słyszał pan mecenas te wszystkie wyrzutki, że udawał, że zagrożenia życia i zdrowia nie było, znaczy, że to była taka taktyka? Te wszystkie wyrzutki skończą się oczywiście pozwami. No, każda osoba, która na przykład napisała, że symulowałem, może się spodziewać, że będzie miała pozew. I stąd ja byłem badany w stosunku do dziennikarzy telewizji publicznej? No przede wszystkim, bo to najwięcej było z mediów publicznych i to już część pozów poszła, część aktów oskarżenia prywatnych. Następna, można powiedzieć, paczka pójdzie w tym tygodniu. Jedno mogę powiedzieć z całą pewnością, bo nie będę mówił o swoim stanie zdrowia, natomiast to, co jest faktem publicznym, to, że byłem badany przez biegłych prokuratury i biegli prokuratury stwierdzili, że znajdowałem się w stanie zagrożenia życia. Każdy, kto się zajmuje sprawami związanymi z wymiarem sprawiedliwości, wie, że delikatnie mówiąc, biegli prokuratury takich słów nie nadużywają. Raczej starają się umożliwić prokuraturę, że pracę, nawet jeżeli no, można powiedzieć, wątpliwości są rozstrzygane zawsze na korzyść prokuratury w takich sprawach. I to nie mówię gołosłownie, no po prostu taka jest praktyka. Więc jeżeli ktoś uważał, że symuluje, tak jak na przykład pan Wąsik napisał, to musi się spodziewać, pewnego pięknego dnia przyjdzie do niego pozew z żądaniem przeprosin, z żądaniem zadośćuczynienia. No to ja zawsze tak postępowałem, że jeżeli ktoś narusza moje dobro osobiste publicznie, to nie zostawiam tego, a w tej sprawie będę bardzo konsekwentny. Na przykład jeżeli ktoś pisze dzisiaj, że mi grozi 10 lat więzienia, jak to mają niektórzy dziennikarze w zwyczaju, no musi się spodziewać pozwu, bo mi nic nie grozi, bo sąd stwierdził, że nie było przestępstwa, a mi w ogóle żadnych zarzutów nie postawiono, bo gdy je rzekomo stawiano, byłem nieprzytomny. Jeżeli ktoś mówi pisze, mecenas, że kolejna paczka tych pozwów się szykuje, to mam rozumieć, że planuje mecenas zalać media publiczne tymi pozwami? Nie, ja nie będę zalewał. Będę wobec wszystkich tych, którzy zrobili coś złego, będę egzekwował prawo. Nie zamierzam w żaden sposób być tutaj pieniaczem sądowym. Ale rozumiem, że nie ma wątpliwości, że TVP jest na tej liście, tak? TVP już zostało pozwane, już jest pozew w sądzie jako spółka. Natomiast poszczególni dziennikarze, chyba trzech już żeśmy pozwali, jeszcze następni będą, czekają w kolejce. I tu stawiam kropkę. Mecenas Roman Giertych, panie mecenasie, dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. A my nie kończymy programu, bo za chwilę naszym gościem będzie Miron Tokarski, prezes Genomtech.
Już jesteśmy, a wracamy do tematów epidemicznych, a z nami Miron Tokarski, prezes firmy Genomtech. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry. I od razu odwołam się do tego, o czym dzisiaj poinformowaliście, bo poinformowaliście, że macie innowacyjne testy na koronawirusa. Innowacyjne testy, czyli w zasadzie co? Dokładnie. Dzisiaj udostępniliśmy informacje odnośnie naszego testu, który już od soboty może być dystrybuowany na terenie Unii Europejskiej, testu genetycznego. To jest usprawniona wersja pierwszej generacji naszego testu, usprawniona w ten sposób, że udało nam się jeszcze dodatkowo zredukować czas do uzyskania wyniku i dodatkowo obniżyć limit detekcji tego testu, jak również wprowadzić test dwugenowy, czyli zwiększyć pewność uzyskania prawidłowego wyniku. Jest to pierwszy test na rynku, który jest w stanie rozróżnić gen, od którego pochodzi sygnał. Pierwszy test, który wykorzystuje właśnie metodę izotermalną, czyli metodę, która pozwala znacząco skrócić czas do uzyskania wyniku. Panie prezesie, ale to musimy wyjaśniać i to możliwie najprościej. Co to dla mnie oznacza? Dla osoby, która ewentualnie mogłaby być poddana takiemu testowi. To znaczy on będzie szybszy, dokładniejszy, tańszy. Przede wszystkim będzie on szybszy. Nie trzeba będzie oczekiwać na wynik tak długo, jak to ma miejsce obecnie. W bardzo prosty sposób, po prostu zmieniając odczynniki, które laboratorium wykorzystuje w tej chwili, jesteśmy w stanie zwiększyć wydajność każdego laboratorium, które wykonuje testy genetyczne, o przynajmniej 50%. To powoduje, że jeśli spojrzymy na zeszły tydzień, gdzie średniodobowo wykonywaliśmy ponad 55 tysięcy testów, to dzięki wykorzystaniu naszych odczynników jesteśmy w stanie wykonać ponad 80 tysięcy testów dziennie bez żadnych dodatkowych inwestycji w sprzęt czy też diagnostów laboratoryjnych, których na rynku brakuje. Natomiast też bardzo istotna jest cena tego testu. Jak już kiedyś wspominałem, prowadzimy dość odpowiedzialnie biznes, więc jeśli udaje nam się uzyskać lepsze ceny od naszych dostawców, to te obniżki przerzucamy również na naszych klientów, w związku z czym cena takiego jednego oznaczenia za pomocą naszego testu to jest 30 zł. Można powiedzieć, że to jest cena bardzo bliska tej, którą posiadają testy antygenowe, czyli te testy, które niestety mają znacznie wyższy limit detekcji niż testy genetyczne. Ale to są testy, które trafią tylko i wyłącznie do laboratoriów, czy są to też testy, którymi, nie wiem, na przykład będę mógł się ja przebadać, wydając te kilkadziesiąt złotych? To są testy przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego w laboratoriach, kompatybilne ze sprzętem laboratoryjnym. To pozwala uzyskać właśnie te wysokie parametry jakościowe, parametry diagnostyczne, czyli właśnie niski limit detekcji, wysoką czułość, wysoką specyficzność badania. I rozmawialiście już z Ministerstwem Zdrowia, żeby wykorzystywać wasze preparaty w badaniach? Jak najbardziej. Ostatnio zmieniły się wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie możliwości stosowania testów genetycznych innych niż testy w starszej technice PCR i tym samym testy RT-LAMP zostały dopuszczone do wykorzystania w Polsce. W tej chwili mamy nadzieję, że NFZ również zgodzi się te testy refundować, skoro wszyscy przyznają nie tylko w Polsce, ale również za granicą, że mamy do czynienia z równoważnością, jeśli chodzi o jakość diagnostyczną pomiędzy testami w tej starszej technice PCR, w nowszej technice RT-LAMP. I tutaj widzimy też nadzieję, że wkrótce uda się nam przekonać NFZ do tego, żeby te testy mogły być refundowane. Bo to jest Panie też prezesie, ale właśnie ta nadzieja, że uda się szybko przekonać, to jest nadzieją popartą jakimiś rozmowami, jakimś sygnałem ze strony resortu, że widzimy, co wyprodukowaliście i chcemy, żeby to polskie testy były wykorzystywane? Takiej informacji na chwilę obecną jeszcze nie mamy. Wiemy, że te nasze pisma, które skierowaliśmy do ministerstwa, również są w tej chwili analizowane. To, co również oferujemy, to właśnie wsparcie tak naprawdę ministerstwa i wsparcie NFZ-u, wsparcie szpitali, przede wszystkim w diagnostyce. Zdecydowaliśmy się podarować 10 tysięcy naszych testów właśnie dwugenowych laboratorium, aby mogły polskie laboratoria z tych testów skorzystać i tym samym przyspieszyć właśnie tą diagnostykę. Ile jesteście w stanie produkować i od kiedy?
Produkcja formalnie rusza od soboty, wtedy kiedy mamy uzysk, wtedy kiedy wygasa 14-dniowy okres notyfikacji i tym samym od poniedziałku mogą być one już wykorzystywane w laboratoriach diagnostycznych, czy nawet od niedzieli de facto, mogą być wykorzystywane w laboratoriach diagnostycznych. Jeśli chodzi o nasze moce produkcyjne, to w tej chwili to jest około 70 tysięcy testów tygodniowo. Możemy to zwiększyć, jeśli będzie taka potrzeba, do ponad 100 tysięcy testów na dobę. Panie prezesie, to ostatnie pytanie, ostatni wątek. Ja dobrze rozumiem, że to właśnie szybkie i masowe testy mogą nas uchronić przed widmem lockdownu i teraz, i w przyszłych miesiącach? Dokładnie tak. Jeśli mamy do czynienia z testowaniem celowanym, to dochodzi do sytuacji takiej, że nie jesteśmy w stanie wychwycić tych osób, z którymi kontakt miała osoba zakażona. I to jakby widać po tych współczynnikach z ostatnich dni, kiedy nawet ponad 50% testów danej doby wykonywanych było testami dodatnimi. To znaczy, że albo praktycznie wszyscy, którzy mieli kontakt z osobami, które były zakażone, się zaraziły, co jest jakby statystycznie wręcz niemożliwe, albo po prostu nie wykonywaliśmy tych testów właśnie dla osób podejrzanych, dla osób z kontaktu, nie śledziliśmy tego rozprzestrzeniania się wirusa, więc jakby tracimy uwagę, tracimy możliwość uzyskania pełnej informacji na temat zasięgu tak naprawdę koronawirusa. I to mówił Miron Tokarski, prezes Genomtech. Bardzo serdecznie dziękuję panie prezesie za rozmowę. Dziękuję również. Polskie testy już niedługo, kolejne polskie testy, bo tych innowacyjnych wynalazków jest całkiem sporo, już niedługo na rynku, a my zostajemy w temacie epidemicznym, bo naszym kolejnym gościem jest dr Andrzej Trybusz, były główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie panie doktorze. Witam pana redaktora. Minister Adam Niedzielski podczas konferencji, która trwała w trakcie naszego programu, powiedział, że można być umiarkowanym optymistą, patrząc na ostatnie wyniki, ostatnie liczby dotyczące zakażeń. Pan doktor też jest takim umiarkowanym optymistą? No tak, to można tak określić. No może bym dodał bardzo umiarkowanym optymistą, bo rzeczywiście, jeśli prześledzimy ostatnie dni, to znaczy niedziela, poniedziałek, dzień dzisiejszy, to rzeczywiście w każdej dobie notuje się mniej dodatnich wyników w kierunku SARS-CoV-2. Przy czym no, takie dobowe analizy, one są bardzo złudne, więc trzeba poczekać przynajmniej tydzień, żeby można było powiedzieć, czy faktycznie będzie to kolejny tydzień, gdzie ta dynamika przyrostów dziennych będzie mniejsza. Na razie tak to wygląda i miejmy taką nadzieję. Tym bardziej, że jeszcze trzeba wziąć pod uwagę fakt, że z końcem tego tygodnia, już z początkiem przyszłego, to na pewno będziemy mieli odpowiedź na to, czy wprowadzone z początkiem listopada kolejne obostrzenia, czy środki zapobiegawcze, czy one przynoszą efekt, czy no, ten efekt jest taki sobie. Panie doktorze, no to jak jesteśmy w temacie obostrzeń, no to muszę dopytać, no bo tym główną wątpliwością, zwłaszcza Polaków i rodziców, jest to, co zrobić ze szkołami. Czy już od grudnia znowu wypuścić dzieci do szkoły? Panie redaktorze, to jest oczywiście temat na dość długą rozmowę, ale ja rozumiem, że tu musimy się skupić na istocie sprawy. Jeśli powrót do szkół dzieci miałby tak wyglądać, jak wyglądał od dnia 1 września, no to naprawdę nie idźmy tą drogą, bo to jest droga do nieszczęść. Gdyby, że tak powiem, posłuchano tych, którzy no mają jakieś pojęcie o epidemiologii we wrześniu, to nie mielibyśmy tylu kłopotów. Wiadomo, szkoły, jeśli chodzi o ich warunki infrastrukturalne, lokalowe, liczbę uczniów, one są bardzo różne. Więc nie można stosować jednej metody na wszystkie szkoły, bo tam, gdzie warunki, liczba uczniów pozwala na tym, żeby zachowywać te warunki sanitarne, a więc dystans, taką asymetrię rozpoczynania lekcji, przerw, można unikać gromadzenia się dzieci na przerwach. Tam można myśleć o normalnej nauce. Natomiast tam, gdzie te warunki
nie są możliwe do przestrzegania, no bo na przykład w szkole, do szkoły chodzi 1200-1500 uczniów, to jest po prostu niemożliwe. Więc tam trzeba rozważać możliwość hybrydowej albo wręcz zdalnej nauki. Ja tylko jeszcze ostatnie zdanie. Zwrócę uwagę, że nawet w krajach, które wprowadzały lockdown, Francja, Niemcy, tam szkoły cały czas działały, tylko one po prostu działały mądrze, a nie według tak jednego pomysłu, bo to jest droga do nieszczęścia. Ale to dobrze rozumiem, panie doktorze, że jeżeli mamy marzyć o w miarę normalnych świętach, no to ten moment otwarcia szkół dla większości dzieci musimy odwlekać jak najdalej, żeby nie było trzeciej fali epidemii już w grudniu. Myślę, że w tej sytuacji zdecydowanie tak, bo nawet jeśli wrócę do początku naszej rozmowy, no jeśli przyjmiemy tam, no już nie wiem, umiarkowany, nieumiarkowany optymizm związany z pewnym wyhamowywaniem epidemii, no to jest to wszystko bardzo kruche i wydaje mi się, że w tej sytuacji jednak zasadne byłoby wstrzymanie się z powrotem dzieci do szkół jednak do końca roku kalendarzowego. A jeżeli chodzi o takie miejsca jak na przykład sklepy i galerie handlowe, teraz w większości zamknięte, ale już też pukają do premiera Mateusza Morawieckiego właściciele i mówią, chcielibyśmy od grudnia działać. To wszystko jednak musi być ściśle połączone z sytuacją epidemiologiczną. No te progi, które premier na którejś tam konferencji prasowej zapowiedział, a więc tam 20-50 przypadków na 100 tysięcy w ciągu 7 dni czy poniżej. Więc myślę, że i tam do tego, czy stosujemy obostrzenia jak w strefie czerwonej, czy wracamy do stref żółtych i czerwonych. Więc myślę, że tych progów trzeba by się było trzymać i w zależności od tego podejmować decyzje. Oczywiście galerie w okresie przedświątecznym to jest określony epidemiologiczny problem. Wzmożone zakupy, pogoń za prezentami, więc to wszystko jednak sprzyja temu, że tam gromadzi się znacznie więcej ludzi niż na przykład było to no, przed tymi obostrzeniami. Po prostu te obostrzenia mają jeden zasadniczy cel, bo przecież ludzie nie zarażali się masowo ani na basenach, ani na siłowniach, ani w galeriach. Tylko chodzi o to, żeby ograniczyć kontakty, czyli tak no mówiąc ładnie, te interakcje. Jeśli nie mamy dokąd pójść, no to jesteśmy w domu. Jak jesteśmy w domu, nie prowadzimy do tego jeszcze bujnego życia towarzyskiego, to rzeczywiście te kontakty ograniczamy. Jeśli do tego dołożymy przestrzeganie zasad, o których już mówi się od miesięcy, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, to jest realna szansa, że my się z tym problemem no, uporamy i rzeczywiście ta liczba tych dziennych zakażeń zejdzie do bardzo niskiego poziomu. Panie doktorze, to jeszcze jeden wątek szczepienia. No mamy kolejne informacje o szczepionkach, o perspektywie szczepienia. Minister zdrowia mówi, że nie będzie przymusu, ale też w jednej z rozmów zasugerował, że chciałby, żeby Polska była gotowa, żeby zaszczepić każdego dorosłego Polaka. No rzeczywiście, to co jest bardzo takim no, krzepiącą, dobrą informacją, to rzeczywiście, że pojawiają się, że kolejna firma Moderna ogłosiła, że ma szczepionkę, tylko tak, panie redaktorze, musimy mieć świadomość, że to są póki co wiadomości o tym, że są preparaty, które kandydują do rangi szczepionek. To są na razie stwierdzenia firm na konferencjach prasowych wygłaszane. Ja oczywiście w żaden sposób nie neguję prawdziwości tych informacji, ale żeby mówić o szczepionce, to ta szczepionka musi przejść proces rejestracyjny, no amerykańska przede wszystkim w amerykańskiej agencji do spraw żywności leków. Później, jeśli ma być na rynku europejskim, musi europejska agencja leków ją zarejestrować. I jeśli taka szczepionka będzie zarejestrowana, to znaczy, że ona jest skuteczna i jest bezpieczna. To, że w ogóle po kilku miesiącach pojawiają się preparaty, które mogą ubiegać się o rejestrację, to jest coś, co nie miało do tej pory w historii medycyny miejsca. Średni czas pracy nad szczepionką to jest kilka lat, 8-10 lat. Tutaj mamy kilka miesięcy, więc to też na organy rejestrujące nakłada niesamowitą odpowiedzialność. Ale panie doktorze,
Zostawiłby pan tutaj tę kwestię dobrowolności? No widzimy, jakie podejście Polacy mają do szczepień, jeżeli chodzi na przykład o grypę. Ten odsetek szczepiących się na grypę jest minimalny. Ja bym jednak zostawił tą kwestię dobrowolności, jako że no, kiedy zaczniemy szczepić, a to tak realnie, no to dobrze, jak to będzie połowa przyszłego roku, nałożą się dwa procesy. Bo kiedy my będziemy mieli wyhamowanie epidemii i kiedy ten wirus, który jednak chyba z nami zostanie, będzie tak zwanym wirusem endemicznym, czyli tak jak wiele, wiele innych wirusów. No wówczas, kiedy kontakt z tym wirusem będzie miało no co najmniej 60% naszego społeczeństwa. Ten kontakt następuje dwojako i przez takie naturalne przechorowanie i przez szczepienia. Więc w momencie, kiedy ta szczepionka wejdzie do użycia, to jednak już dość znaczny odsetek naszych rodaków no będzie po tym kontakcie z wirusem. Więc ja myślę, że w tej chwili mówienie o tych przymusowych czy obowiązkowych szczepieniach, może tak, to jest zdecydowanie przedwczesne. My najpierw zajmijmy się grupami ryzyka, stwórzmy infrastrukturę, bo proszę sobie, no zdajemy sobie sprawę, że tutaj mówimy, nawet jeśli tylko o grupach ryzyka, czyli ochrona zdrowia, seniorzy, mówi się o służbach mundurowych, no to miejmy świadomość tego, że to idziemy w miliony. Szczepionki, przynajmniej te, które są w tej chwili, są szczepionkami dwudawkowymi, więc trzeba jedną dawkę, drugą dawkę, ale oprócz tego każdy przed szczepieniem musi być zbadany przez lekarza, więc to jest naprawdę kolosalny logistyczny wysiłek, więc no... Jak gdyby próba od razu ustawiania takiego, że wyszczepimy 37 milionów, to moim zdaniem jest to po prostu nierealne. Nierealne jest. I to mówił dr Andrzej Trybusz. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. A w programie Newsroom na dziś to już wszystko. Zapraszam na jutro na godzinę 14. Za dziś dziękuję, Mateusz Szatajczak, i do zobaczenia.